No i z Didi mam niesamowitą anegdotę. To jest chyba historia najlepsza w ogóle przez moje 11 lat grania na najwyższym poziomie. Zacieramy rączki. Food truck na to czeka. Obóz w Trzebnicy. Z góry przed wyjazdem na obóz wiedzieliśmy, że cały tydzień mocnej pracy dwa razy dziennie, niedziela, relaksik, kajaki. Nie powiedział nam, że to będzie spływ kajakowy, który będzie miał 15 km i ogólnie będzie trwał 3,5 godziny, więc normalnie siłka. No ale jeszcze mówi, że dwójeczkami, kajaki, pokojami. Ja tak się patrzę na Didiego, Didi się patrzy na mnie, patrzę na Grzesiu Sandomierski, no kawał chłopa, no to z Kubą Wójcickim i pokoju, no machnie dwa razy, no to te 11 km, no moment. Ja patrzę, Karmelowy, jak sam się nazywał, Didi, Brazylijczyk ze mną. Karmelowy. Wiesz, jego ulubiona piosenka Karmelowy. Piotrka Roguckiego cały czas sobie śpiewał. Mówi, że jestem Karmelowy. I to samo on sobie mówił, żeby nie było. Żeby nie było. I mówi, ja patrzę. No, no ale co byście pomyśleli? Ja kajaki widziałem, wiesz, czwórka bez sternika. Na olimpiadzie. Na olimpiadzie. Kajak tylko raz trzymałem, wiesz, pagen chyba. Chyba tak, tak, tak. No, fachowo. Wiosło. Mhm. Trzymałem w ręce, mówię, ty, no jeszcze mam Brazylijczyka. Brazylijczyka, no nie wiedziałem jeszcze. No mówię, dobra, no to Didi. No jakoś damy radę. No ja wziąłem ten kajak, zarzuciłem, wrzuciłem do tej rzeczki. Zakładamy kamizelki, żeby się nie utopić, bo to podstawa. Didi, zakładaj kamizelkę. Didi już siedzi, mówi, Mati, ty z tyłu, wiesz, bo ja to tak, ty z tyłu tam, żebyśmy się nie wywrócili, nie? Ja mówię, dobra, Didi, no przecież i tak, przecież nie dam rady, nie? Ja patrzę, co robi Didi. Ściąga koszulkę, zakłada tą kamizelkę, wyciąga z plecaka kapelutek wspomniany, zakłada ten kapelutek i mówi do mnie, trzymaj się. Na pierwszych 100 metrach byliśmy 15 minut przed wszystkimi. Spływ kajakowy trwał 2 godziny, my godzina 15. Siedzimy na brzegu i ja mówię do Didiego po 200 metrach, co ty człowieku? A on mówi, że tu nawija tymi wiosłami i mówi do mnie, ty za mało lata chodziłeś na jabłka, a ja pływałem po mango. Nie spodziewałeś się, nie spodziewałeś się. On mieszkał nad rzeką w Brazylii. Okej. Po drugiej stronie rzeki mieli plantację mango. Rodzice nie mówili, że wiesz, no idźcie po, wiesz, na... Narwij jabłek. Narwij mango, nie? Tak. Na mango. Narwij mango. No to mówi, że no wiesz, no to oni w te kajaki na drugą stronę rzeki mango zrywali, no i uciekali na drugą stronę rzeki. A to ty się wychowywałeś nad Nilem. A ja byłem nad Nilem. No, w Kolbuszowej, prawda? Kawał rzeki. Spokojnie, to nie transfer do Japonii, ani do Chin. Jak to food truck, przygotowałem dla Was mały ramenik na start naszego fantastycznego programu. Zapraszam na food truck. Jeśli jeszcze nie poznaliście, to ten pan, który nam gotował, nazywa się Mateusz Cetnarski. I takie krótkie pytanie na początek, Mateusz. Kim Ty jesteś? I wcale nie chciałem parafrazować Patryka Małeckiego. Poza tym, że świetnym kucharzem, wiesz. Kim ty jesteś? Nawiązując do Patryka, pierwsze derby Krakowa w 1904 roku. No ale ty jesteś w świadomości takiego kibica piłkarskiego w tym momencie byłym piłkarzem. Tak, zniknąłem. Znaczy, no, każdy w swojej gdzieś tam przygodzie z futbolem ma wzloty i upadki, chyba że jesteś topowym zawodnikiem gdzieś tam w ligach, wiadomo, najwyższych, to jesteś cały czas że tam piedestale i mnóstwo, wiesz, wywiadów i tak dalej, musisz się w to wtopić i wiesz, Facebooki, Instagramy, wiesz, jesteś cały czas na czasie, że zawsze byłem gdzieś tam może w cieniu takim, raczej starałem się pokazywać to, co potrafię na boisku, a wtedy jak już przyszedł taki czas, że na boisku w miarę ci to wychodzi, no to wtedy byłeś, no nie stroniłeś od wywiadów i nigdy się nie odwracałeś na pięcie. No bo nie powiedziałeś w końcu, ty jesteś byłym piłkarzem, czy nie? Nie, jestem czynnym piłkarzem. A czynny piłkarz, no tak. Właśnie, bo wiesz, że nie wszyscy... Nie, no. Stomil Olsztyn, wiesz, pierwsza liga. Po pierwsze, ja nigdy nie uważałem, że jestem jakąś osobą, grając w piłkę na poziomie ekstraklasy, że jestem osobą, do której nie wolno się zbliżyć, gdzie jest, wiesz, gwiazdorstwo i tak dalej. Spotkałem się z takimi opiniami, że wiesz, patrząc na niego, to w ogóle lepiej nie podchodzić, bo on, wiesz, nic się nie odezwie, ogólnie... O tobie tak ktoś mówił? Tak, no mnóstwo gdzieś tam miałem opinii, że w ogóle
Z nim to raczej nie pogadasz, bo on jest taki w ogóle już z mordy widać, że... No, a ty właśnie jesteś sympatyczny raczej. No widzisz, to mnie odbierałeś jako sympatycznego. Może wiesz, dlatego że na pole obydwaj wychodzimy to. No wychodzimy na pole, no wiesz, Podkarpacie i Małopolskę, wychodzą pole na pole. To się orze, panowie, chodźcie. Dobra, spokojnie. Wiesz, tam mieszkasz na dworze? Ja na dworze, cały czas. Gdzie masz ten dwór? Zaproś. Muszą państwo wiedzieć, że Mateusz Setnarski nie tylko ma znakomitą pamięć do anegdot, ale ma też pewne umiejętności aktorskie. Talent duży aktorski, naprawdę. Nie, no stand-upu raczej nie będziemy tutaj pokazywać. Ale rzeczywiście, no miałem do czynienia z trenerami, spotkałem ich 15 na swojej drodze ekstraklasowo-drugoligowej i to jest niesamowity zastrzyk doświadczenia, ale też niesamowity zastrzyk anegdot. Janek Dziedzic, postać, z którym mam oczywiście kontakt rewelacyjny, człowiek, bardzo dobrze wyszkolony technicznie zawodnik. No i rzeczywiście był jakby na tapecie pokazywania technicznych ćwiczeń w Bełchatowie. No i trener z Łomańczyk dał mu zadanie w Turcji na obozie za trenera Pawła Janasa, był asystentem. Ćwiczenie dosyć mocno techniczne, że ktoś z odległości 5 metrów musiał rzucić do niego piłkę, on miał ją skleić na proste podbicie, przerzucić za sobą, skleić na proste podbicie, jeszcze raz przerzucić za sobą, skleić na proste podbicie, podbić i prostym podbiciem oddać do partnera. Bardzo meczowa sytuacja. No i typowo meczowa sytuacja. Sombrero razy dwa. No i próbuje to ćwiczenie. Raz przerzuca, spadła. Drugi raz przerzuca, spadła. Po trzecim razie nie zrobił. Trener Tomaczuk daje nam sygnał. Panowie, Januszek nie zrobił. Stop, niewykonalne. I zmieniał ćwiczenie. Piękne, piękne. A trener Janas? Trener Janas miał bardzo często do siebie to, że jakby pierwszy skład, no tak 3 tygodnie przed ligą, to już było wiadomo, kto gra, bo koszuleczki były rozdane, przygotowane, no i w Gutowie kiedyś pod Piotrkowem mieliśmy przygotowania tam już stricte do sezonu, tam ostatnie 2 tygodnie szlify, już ta pierwsza drużyna dostała koszuleczki, no i rozgranie taktyczne przed najbliższym meczem. No i rozegranie to taktyczne i rzeczywiście im nie szło. Na sucho, tam piłka skakała, tu, skacze, tu. No i my na drugiej połowie tak zwane fuski. Fusy golasy. Makaron fusilini, wiesz, do boku, nie? Tam na drugą bramkę idzie sobie tam wolne postrzelać, no jakieś warianty będziecie mieć. I rzeczywiście tam warianty mieliśmy przeróżne, uderzenia nad murem, podbijanie, strzelanie, wchodziło nam. No i trener zobaczył, był strasznie podekscytowany tym, że brama za bramą, no i biegnie. Siedzi. I biegnie do trenera Janasa, no i krzyczy, nie? Trenerze Pawle, Pawełku, mamy cztery warianty. A trener Janas już piguła taka i mówi, Janek, idź do siebie tam. Trener Złomańczyk przychodzi na drugą stronę. Panowie, Pawełek mówił, że zaraz przyjdzie. Wszyscy doskonale to słyszeli, nie? Ale kto był też z tych trenerów, z tych 15 trenerów najbardziej kolorową postacią też? Czy to właśnie trener Złomańczyk, czy może ktoś trener go przebijał? Trener Złomańczyk pewnie swoimi wypowiedziami i sposobem bycia, no ale no, trener Lęczyk. Pojechaliśmy na Spała, miejsce jakby docelowe. Lubił tam trener Lęczyk. Tak, z olimpijczykami, się udawać tam swoich tych starszych trenerów, z którymi spędzał mnóstwo czasu, rozmawiał. No i rzeczywiście była taka sytuacja, jak pojechała nas 18, no to pewniaki, no jakby w sobotę zgrupowanie, w niedzielę mecz, graliśmy chyba z Lechem Poznań, no i była taka zasada, że jak Lech przyjeżdżał seniorzy do, na przykład przyjechał Lech do Bełchatowa, no to do Poznania jechała młoda ekstraklasa dzień wcześniej. Tak. No i na tą młodą ekstraklasę trener Lęczyk wysłał Piotrka, Lecha i Sapelę. A u nas został Dominik Kisiel i Krzysiu Kozik, gdzie trener Lęczyk zawsze, jak podawał nasz skład, to robił kółeczka. I w tych kółeczkach wypisywał pierwszą literę twojego nazwiska. No jeżeli było dwóch na literę J na lewej obronie, no to jak nie wymieniał, to musiałeś się domyślić, czy grasz, czy nie grasz. No dopiero później jakby w trakcie odprawy przedmeczowej domyślałeś, że może to jest Jarzębowski, albo Popek to Popek. No tak. A nie Pietrasiak. No i przechodzi do składu, no i w bramce pisze S. A S jest w Poznaniu. Nie, no S już wrócił z Poznania, bo grali dzień wcześniej, młoda ekstraklasa, okay. Było 0-0 i grali po połowie, czyli teoretycznie no, mogli zagrać cały mecz w seniorach. No ja tak siedzę koło tego Kisiela i tego Kozika i oni na siebie. Z tyłu czy ktoś jest z tego? No i trener podał cały skład, no i opowiada o meczu. W ogóle nie nawiązuje do tego, kto broni. Jeszcze chciałem powiedzieć, że wczoraj w młodej ekstraklasie było 0-0, Piotruś bronił połowę, Sapelka bronił połowę, nie stracili bramki, to mamy nadzieję, że dzisiaj też nie stracą. Pięknie. No i Krzysiu, Kozik i Kisiel poszli na trybunę. Do szafy. My musimy też jeszcze troszeczkę się cofnąć w czasie, bo jako, że jesteś naszym gościem, to musimy Cię zapytać absolutnie o szkołę mistrzostwa sportowego w Łodzi. Taką szkołę życia dla wielu młodych piłkarzy. Ludziom mieszkającym na osiedlach,
trochę nie pasowali ludzie mieszkający w bursie szkolnej, bo z jednej strony SMS był uważany, że chłopcy, których rodziców stać na to, żeby chodzić do SMS-u, no to płacą mi po prostu czesne 700 zł tam z wyżywieniem i ze wszystkim, 800 masz, jeźdź do szkoły do Łodzi, może będziesz piłkarzem. Jakby to był ich kąsek do tego, żeby ich skroić. No, po prostu zwyczajnie okraść. Tam będą wychodzić z tramwaju, ciemna uliczka, plecaczek, rodzice kupią. No ja miałem taką jedną sytuację. Trzecie gimnazjum albo pierwsze liceum, mieszkaliśmy na ulicy Podgórnej. No i rzeczywiście, żeby przejść z przystanku tramwajowego do bursy szkolnej na ulicy Podgórną, trzeba było przejść przez taką kamienicę, która niekoniecznie miała dobrą opinię. No i rzeczywiście tam zawsze stało takich pomalowanych wodą tlenioną 4 ananasów. No i było wiadomo, i gonitwa, nie? No to ty plecak po 2 treningach z trenerem Marandą jeszcze od przygotowania. Po 2 treningach miałeś 3 trening od przygotowania. No i któryś tam już raz z kolei, jak uciekałem, no to za 4 razem tam jeden z nich krzyczy: ej, czekaj, my chcemy tylko pogadać. Ja mówię, dobra. Panowie, nie mam czasu spieszyć. Panowie, jak już macie mnie kroić, to już ten telefon, wiesz, wyciągałeś, te torby im dawałeś. Mówię, my się już naprawdę nie chcę uciekać, już pogadajmy może. Mówi, nie chcemy was akurat dzisiaj skroić. Mamy turniej piłkarski tam za 3 tygodnie osiedlowy. Może w piłkę nas nauczycie grać. No i słuchajcie, no i raz w tygodniu, tam 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu, przychodziliśmy z treningów, mieliśmy takie boiseczko asfaltowe, no i tych chłopaczków gdzieś tam podawaliśmy, tu zagraj taki, no może tak zagrasz, może tak uderzysz, może to. No i rzeczywiście oni ten turniej rozegrali, bo po jakimś tam tygodniu treningów wracamy z tego tramwaju, no i jedzie nas 20 osób. No i tak się zastanawianie w tramwaju. Będą stali, czy nie będą stali? Będą kroić, czy nie będą kroić? No i ja wysiadam na kozaku przed kumple. No tak. Przerzucę mi grać piłkę. No i ja wysiadam, idę sobie tamtych 15 dookoła. A idę, co? No robisz, bo ci skroją. Ja wjeżdżam, wiesz, piątka. I mówią, szacunek, 3 miejsce na dzielni. W ogóle, wiesz, turniej, puchar mi pokazują. Wiesz, ja od tamtej pory ulica była uratowana. Wiemy, że też w Szatim Bohatowa miałeś kilka innych ciekawych postaci, które może nie są szerzej znane, jeżeli chodzi o osobowość. O Piotrku Lechu gadał giki, więc tak, nie się. No to, że tam wiadomo, no, trenerczyk bardzo, bardzo rzadko chodził po pokojach, żeby kogoś znaleźć, ale rzeczywiście był taki obóz w Hiszpanii, gdzie trener chciał kogoś znaleźć, chyba jakiegoś młodego, czyli mnie, dyżurnego, żeby coś tam porozkładać. No i Piotruś Lech z Ujem mieli pokój otwarty na oścież. To tylko zrobił krok w tym pokoju. O, tutaj to raczej nie mieszkają młodzi. I szedł dalej, więc... Tam się kieka w pokoju. Ale co do... A Mariusz Ujek, co do Uja, postać. Co do Uja, rzeczywiście. Mariuszek naprawdę, no postać... Zresztą bardzo inteligentny, oczytany, z Jankiem Dziedzicem jego rozmowy z tyłu autobusu, jak siadali, rozmawiali na temat giełdy, biznesów, książek, no rewelacyjne. Ekonomiści, intelektualiści. Rewelacyjne rozmowy, naprawdę. Ja jako młody słuchałem, mówiłem, bomba, wow. Odnajdziemy się. Więc pojechaliśmy na obóz do Grodziska, chyba sam początek, z trenerem Ulatowskim, no i jemy kolację, no i słychać, no wiadomo, w ciszy wcinamy ten rosołek i tam w ciszy słyszymy takie, no, chrząkanie. No, ja. Tak. I znowu następna już porcja. Znowu i w końcu guła. Ujo, co ty robisz? O, żebyś ty wiedział, kurwa, jaką ja mam przegrodę. W każdym razie, Mateusz Cetnarski jest ostatnim polskim piłkarzem, który zrobił, jakby to powiedzieli fani NBA, double-double. Czyli w jednym sezonie, w sezonie 15-16, jeśli dobrze pamiętam, zaliczyłeś 13 goli i 12 asyst. Od tego czasu żadnemu polskiemu piłkarzowi się to nie udało i myślisz, że niedługo się komuś uda? Mówię, że przez najbliższe 6 lat jeszcze nikt nie zrobi, a jak zrobi, to robię dobry obiad i zapraszam. Ramenik? A robi naprawdę bardzo dobry obiad. Tak, ramenik, duży sztos. Nawet mogę przejechać, wiesz, zrobię food truck i w tym food trucku zrobię i przyjadę. Możesz gotować. I w takim razie, skoro po takim sezonie, który był sezonem spektakularnym i po którym znów mówiło się o Mateuszu Cetnarskim w kontekście reprezentacji, stałeś się, jakby to powiedział Tymek Puchacz... Tylko się mówiło, no. Zjazdowiczym. Tak, no następny sezon w ogóle zbiegł mnóstwo okoliczności. Rzeczywiście z Krakowią to nie był ten sam zespół, który był w poprzednim sezonie, no bo wiadomo, zrobiliśmy bardzo dobry wynik, a później po prostu stabilne utrzymanie się. Często sinusoida jest u nas właśnie, jeżeli chodzi o... Jest, mało jest zawodników, którzy trzymają, byłem jednym z nich, no nie utrzymałem po prostu tej formy, którą miałem, ale też ty też nie jesteś zależny od tego indywidualnie, tak? Musisz mieć oprócz ciebie 10 zawodników, którzy grają. W Bełchatowie za Ulatowskiego miałeś taką wspaniałą rundę i rozmawialiśmy z tobą jako jeszcze reporterzy Orange Sport razem z Mateuszem Święcickim i mówisz, ty, no co się dotknę? Mówi, to jest asysta albo bramka. Mówię, nie wiem, co się dzieje. A Mateusz mówi, no to chyba się nazywa forma.
Forma, jeszcze no, określił ktoś, to jest forma. No właśnie, jak to zdefiniować? Składowa, no dobrze się czujesz fizycznie, dobrze grasz, masz zawodników koło siebie, którzy jakby wkomponowali się idealnie w ten zespół, który ma funkcjonować. No wszystkie tryby gdzieś tam zatrybiły, no i to tak było. No miałem niesamowitych zawodników koło siebie, z którymi się doskonale rozumieliśmy. Ja uważam, że to był najlepszy okres Kraksy, która grała fajnie, efektywnie i w ogóle bardzo dużo. Mnie cieszyło to, że dostawałem telefon od moich kumpli, z którymi grałem w piłę i mówią, ty, Setna, no naprawdę, no, jesteście takim jednym z nielicznych zespołów przez ostatnie lata, gdzie ja nie przyłączę na Premier League. Fajnie było tak chwilę popatrzeć, wiesz, jak wymienialiście też 600-700 podań i gdzieś tam ta wymienność pozycji i tak dalej. No rzeczywiście trafiliśmy na dobrą ekipę. No. Nie zapominajmy, w następnym sezonie dwa transfery kluczowe z naszego klubu. To był Denis Rakers, który poszedł do Reading, Kapi poszedł do Leicester. Trzy kontuzje kluczowych zawodników. Dużo transferów zagranicznych, niekoniecznie trafionych. Może nie trafionych, ale tych też do końca, które były na pierwszej liście, tylko później już trener musiał łatać z tego, co ma. No i ten sezon jest taki, a nie inny, a to nie zostało podtrzymane, więc ja po tym sezonie, no wiadomo, zmiana trenera w Krakowi, no i starałem się utrzymać na, jakby na powierzchni. Poszedłem do Sandecji, która nie do końca też była dobrym może wyborem pod względem piłkarskim, no bo wiadomo, że w Krakowie całkowicie inny styl grania niż w Sandecji, ale trafiłem tam, bo poszedłem do trenera, z którego miałem w młodzieżówce, więc to była normalna kolej rzeczy. Wiesz, ja miałem przykład, jak rozwiązałem umowę z Krakowią, myślałem, że ty, no po takim sezonie, no to przecież urwie mi się telefon. No nie urwał się dwa tygodnie, a w końcu powiedziałem, że dobra, już pół roku będę trenował indywidualnie. Obraziłem się na to wszystko, no bo mówię, coś jest nie tak. I szczerze, ja przez 3 miesiące to nie wiem, czy przespałem całą noc, bo wiesz, to nie jesteś w stanie funkcjonować całe życie, wiesz, 18 lat trenowałeś codziennie z drużyną. Mhm. Jak to mówi, wiesz, Franciszek Smuda, no smak skarpetek, wiesz, zapach skarpetek czułeś, wiesz, i tak dalej. Mhm. No ale, a później, wiesz, tego nie masz i w ogóle nie wiesz, co z tym w ogóle zrobić, więc ja to, wiesz, to jest wszystkie niuanse, które się składają w jedno, w piłkę nożną. No. Trochę szatni w Polsce widziałeś, kilku trenerów przeżyłeś. I pewnie tak sobie patrzysz z perspektywy, no dzisiaj Olsztyna, masz tutaj dom nad jeziorem, możesz sobie popatrzeć na polską piłkę i jest coś takiego, co cię dzisiaj w dyskusji o polskiej piłce albo w tym, jak się podchodzi do piłki w Polsce, po prostu wkurza? Nie wiem, no przejedźcie się po Polsce i zobaczcie, na czym trenują młodzi zawodnicy. Ale myślisz, że miejsce, na którym trenują, jest największym problemem? Bo mi Tomek Wałdok kiedyś opowiadał, że Mesut Özil i Manuel Neuer to się wychowywali na 1/4 sali gimnastycznej. Wiesz, o co chodzi, że mieli fantastycznych ludzi, bardzo kompetentnych, nie mieli super warunków do treningu, ale można było coś osiągnąć pomimo tego, że... Znaczy ja uważam, że to właśnie najmłodsi są najważniejsi, to właśnie najlepszy trener, najlepsi trenerzy czyli i dobrze opłacani do trenerzy, dochodzimy do ludzi. Oczywiście, że tak, muszą iść do tych najmłodszych chłopaków, to oni muszą przekazać informacje. Ale oni nie chcą. Bo no po pierwsze nie ma tam pieniędzy, po pierwsze nie masz kasy, a po drugie każdy ma swoje ambicje, bo chce prowadzić pierwszy zespół w seniorskiej piłce. Panowie, no nie oszukujmy się, no ile baz mamy w Polsce takich, gdzie mamy po kilka boisk, że rzeczywiście dzieciaki mogą trenować, że ci trenerzy przychodzą do nich, wiesz, bardzo dużo jest chyba charytatywnych trenerów, którzy po prostu chcą, bo są byłymi zawodnikami, nie wiem, pasjonatami, przechodzą, trenują i tak dalej. O czego zaczęliśmy? Małe niuanse decydują później o sukcesie. No, tego nie wymyśliłem. Że wina leży po czyjej stronie? Po naszej całej stronie. No absolutnie po tym, że nie mówię, że ten jest winny, tamten jest winny, czy ten jest winny. Po prostu zarządzanie trzeba sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. No. Co chcesz w życiu robić? No nie, no po prostu... I zacznij to robić. Nie wymagajmy, wiesz, no to tak jakbyś... ja kiedyś sobie powiedziałem, no tak jakbyś w firmie informatycznej kazał komuś zrobić program informatyczny, wiesz, na Pegasusie, nie? No na gierce, w której grałeś, wiesz, w Rambo, nie? Czyli jednak ta infrastruktura, no, wiesz, to jest no, infrastruktura i ludzie przede wszystkim, wiesz, którzy są dobrze wyszkoleni, niech idą do młodych ludzi i im przekazują po prostu informacje, te, które mają wiedzieć. Doświadczenie, ludzie, którzy grali w piłkę, rozmawialiśmy o tym pokoleniu, które teraz gra za granicą. No miejmy nadzieję, że oni wrócą kiedyś i przekażą nam o wiele większe informacje, bo miałem właścicieli, którzy przychodzili, tak zwanych prywaciarzy i oni dawali pieniądze i chcieli wyniki, no, ale miałem takich, którzy dawali, po 5 latach się zawijali z klubu, chociażby, wiesz, widzę w Łódź, no, że mnie to strasznie boli przez te wszystkie lata, że widzę, znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł. No, ja byłem... Za Sylwestra Cacka to było końcówka. Tak, tak, no, za tego człowieka. Panowie, nie grali na poziomie ekstraklasy, to jest ekstraklasa. My walczyliśmy o utrzymanie. Trener Skowronek, Łukasz Bortnik, Karol Bortnik, asystenci, jakby to składali w całość, a my trzymaliśmy szatnie tych młodych zawodników, żeby nie fisiowali, ale no, tam nie było kasy, nie było nic. I to miał 19-latek, 18-latek, który wychodził na mecz i on przyjmował z trybun jeszcze, wiadomo,
kilka niezbyt sympatycznych słów. I gdzieś dopiero po spotkaniu z kibicami no doszliśmy do wniosku, że panowie, no to też jest potrzebne wsparcie, bo to też nie tędy droga. No, my Jasne. Nie mamy tego, więc też no nie ma, nie oczekujcie od nas, że my młodymi zawodnikami, którzy nie mają od 3 miesięcy najniższej wiesz, krajówki płaconej na poziomie. No, mnóstwo się mówi, że teraz wiesz, wyżywienie, dobry sen, dobra opieka medyczna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My tam nie mieliśmy oprócz dobrych treningów i rodzinnej atmosfery, no nie mieliśmy nic. To z czego żyli ci młodzi piłkarze? Więc, no pożyczaliśmy, funkcjonowaliśmy, no z Markiem Wasilukiem zabieraliśmy ich na obiady. No panowie, to są realia. Mhm. To się działo. No ja się nie dziwię, że Widzew musiał później zacząć, tylko dlaczego zaczął od 4. ligi? Mhm. Dlaczego ktoś nie pomyślał 3 lata wcześniej, że klub nie idzie w dobrym kierunku. Mhm. To jest kwestia złego oczywiście zarządzania. No, ktoś dał pieniądze kiedyś na coś, ale dał może za dużo pieniędzy niewłaściwym osobom. No, no ja doszedłem do wniosku, że jeżeli ktoś się już otacza doradcami i nawijają ten makaron na uszy, jeżeli to są źli doradcy, to nie będzie spaghetti, tylko niech będzie penne, wiesz, żeby szybko spadało, bo to nie tędy droga. No. Z Krakowi, jeśli chodzi o postaci albo sytuację, utkwiło ci coś w głowie szczególnie? Ale chyba Krakowi jest fajnie jeszcze, staraliśmy się wprowadzać młodych zawodników, znaczy wprowadzaliśmy w nich konsternację, no bo była sytuacja taka, że no ja bardzo często brałem przegląd sportowy. W poniedziałek był rozruch, wtorek były zawsze małe gierki. Środa gra właściwa, małe gierki we wtorek. Bardzo często jak ktoś się wyróżniał w rezerwach, no to młody, zapraszamy, no masz szansę, masz prezent, nagroda. Grasz w małe gierki. Przyszedł Kiebzak chyba, Szynek. Tak, był taki szmatny kubaczek. No i ja odpalałem ten przegląd sportowy, wiesz, nunia na nunię. No i mówię, że ty słyszeliście, co Kiebzi powiedział w przeglądzie? A on tak siedzi już taki wyczerwony, mówię. Mam nadzieję, że to nie jest tylko mój pierwszy trening, mam nadzieję, że będę występował w pierwszym składzie w sobotę w meczu. Trener Zieliński chyba zobaczy moje umiejętności i powie, że jestem lepszy na tej danej pozycji od innego zawodnika. Aż na tego Kiebziego. Kiebzi, a jeszcze trener Zieliński wiedział, o co chodzi, mówię. No. Tak? No to powiedz teraz przed szachnią, że tak byłeś tak. Wyobraźcie sobie 19-latka, który się działo. On czerwony, normalnie purpura, nie? Purpura. I teraz w którą stronę nie, pójść? Do mnie nie dzwonił, nie było takiej sytuacji. I weźcie, no pokaż mi to. Ja mówię, no kiedy? No, nie dałeś autoryzacji czy co? No to co, to wymyślili sobie? Nie, no panowie, no naprawdę, no nie, wiesz. I później wszyscy brek. Mija 10 lat od takiego słynnego meczu Hiszpania-Polska, w którym miałeś swój epizodyczny... Utrzymałeś wynik. Za Kubę Błaszczykowskiego. I czy ty czułeś się wtedy jak taki biedny kuzyn, który przyjechał ze wsi na wakacje do miasta i patrzysz, jak oni grają. I nie masz nic do zaprezentowania i czujesz żenadę? No nie wiedziałeś, co się dzieje. No ja nie miałem, że miałeś pewność siebie w klubie, w Bełchatowie miałeś pewność siebie, no bo grałeś tam któryś mecz i wiadomo, z meczu na mecz łapałeś pewność siebie, no ale jedziesz, wiesz, dostajesz w pierwszych tam minutach, wiesz, bąk, wiesz, oni później jadą Mistrzostwo Świata, zdobywają, a ty tak wracasz do Polski i mówisz, nie, no to... No. Ty powiedziałeś po tym meczu, że to są zawodnicy z innej planety i właśnie Zbigniew Błoniek się wówczas oburzył, bo ja wczoraj znalazłem sobie taki detal, cytat, kiedy on mówi, że tam... Centkowski czy Setnarski powiedział, że to są piłkarze z innej planety. Jemu się w ogóle takie podejście nie podoba, bo kurczę, ty musisz wyjść i podjąć z nimi walkę. Bo to byli ludzie z innej planety i ja uważam, że wciąż, no wiesz, no niektórzy może zawodnicy tam dobiją, będą grać. Ale jak zobaczyłeś to czego się nauczyłeś i pomyślałeś, o Boże, no, to mogę zaadaptować na swój... Po pierwsze, że możemy wspólnie jeszcze więcej pracować i trochę inaczej do tego zawodu podchodzić. Po drugie, czemu się nie urodziłem w Hiszpanii, bo może bym, wiesz, sobie grał. No a po trzecie rzeczywiście to, wiesz, porównać wtedy Iniestę, Xaviego, do naszych polskich zawodników. No teraz kadra zrobiła niesamowity krok do przodu. Przez ostatnią, mówię, dekadę, to był przeskok. Zapytałem, czy będziesz trenerem, nie odpowiedziałeś, tak wymijająco? No zobaczymy, no. Pamiętam, Bieszczadach. Kilku trenerów, z którymi miałem do czynienia, mówiło, że będziesz kiedyś dobrym trenerem, bo masz dobre, słuszne uwagi. No ale też organizacyjnie, logistycznie sobie podobno znakomicie radzisz w Kolbuszowej. Organizujesz turniej od 2 lat? No tak, no teraz będzie 12. edycja mojego turnieju. No rzeczywiście, jestem taki, że nie zapominam o swoim regionie. No uważam, że
kiedyś akurat to zdanie powiedziałem, że jeżeli każdy gdzieś tam zawodnik albo osoba, która gdzieś tam w sporcie coś osiągnęła, by robiła coś w swoim regionie, no to rzeczywiście każdy dzieciak gdzieś tam by był zadowolony. Robimy to od 12 lat razem z Fundacją Serce w Kolbuszowej i rzeczywiście cieszę się, że z roku na rok jest tych dzieciaków coraz więcej, chce im się grać w piłkę, przychodzą. To nie jest jakiś, nie wiem jaki turniej, jakiejś nie wiadomo jakiej skali i tak dalej. Były lata, gdzie przeplataliśmy to koncertami. Nie potrzebuję jakiegoś tam rozgłosu, żeby ktoś tam przyjeżdżał i to wszystko obserwował. Oni to robią to dla nich, mają słuszne nagrody, naprawdę bardzo dobre. Ja marzyłem o takich nagrodach, jak byłem, wiesz, przeważnie jak jeździłem na turniej piłkarski U13, to uścisk dłoni burmistrza, tak. Dyplom i... Do domu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Miło. Dziękujemy, bo już tam zaczyna bukczyć w brzuchu po tym ramenie, teraz musimy iść dalej poprawić czymś słodkim. Hot dogiem? Albo hot dogiem ze stacji. Tylko jak mówi Kamil Glib, że no, nie waliło z Japonii, jak czosnkowy weźmiemy. Piękna puenta wisienka, jak zwykle, w to. Pozdrawiamy Glicona. Szanujemy, zresztą twój kapitan, tak? Mojego zastępcą. No, trójka Westernika z tobą siedzieliśmy, z Wilczkiem i z Glikiem na Mocny zestaw. Przemocny zestaw.